Celina, spragniona miłości, zwracała się często ku Bogu. Błądząc samotnie po polach rodzimej ziemi, zapytywała swojego Pana: co chcesz, abym uczyniła z życiem moim? Nie wiedziała, jak zapisze w pamiętniku, po co mi serce gwałtowniej bije, czego od życia żądam i co mi, Boże, przeznaczasz. Czego żądał Bóg od Celiny? Czyż nie tego, by żyła tylko dla Niego? Czyż nie tego, by świeca jej życia spalała się na Jego ołtarzach? Czyż nie tego wreszcie, by kiedyś zapłonęła ona w nowej rodzinie zakonnej, której na imię zmartwychwstanie? Na gruncie wiary, szczerej pobożności i poszukiwania prawdy, Celina w modlitwie odnalazła sposób komunikowania się ze swoim Panem. Refrenem jej modlitwy było pytanie: co chcesz, Panie Jezu, bym uczyniła z życiem moim? Odpowiedzią na nie był głos, który żywo czuła w swym sercu, że życia zwyczajnie nie skończy.